Światłowód do mieszkania. Od czego zacząć? Gubisz się w gąszczu skrótów i nazw technologii? ADSL, VDSL, XDSL, kabel, światłowód, szerokopasmowy, przepustowość, FTTC, FTTB, FTTH. Dostęp nowej generacji. Stój! To naprawdę bardzo proste. Przecież tobie zależy na szybkim internecie do wysyłania i ściągania piosenek i filmów. Tanim dzwonieniu i rozmowach wideo z przyjaciółmi i rodziną, gdziekolwiek są. Pracy z domu, tak łatwej jak z biura. Oglądaniu programów TV, HD lub klipów wideo na żądanie. Graniu online z przyjaciółmi. Szybkim kopiowaniu danych online i dzieleniu się nimi z przyjaciółmi i rodziną. I tak dalej. To fakt, że spośród wszystkich technologii i rozwiązań światłowód do mieszkania FTTH oferuje najszybszy i najbardziej niezawodny dostęp do internetu. Więc co z innymi rozwiązaniami? Połączenia mobilne są o wiele wolniejsze od FTTH, zwłaszcza jeśli kilku użytkowników korzysta z jednego połączenia naraz. Również połączenia satelitarne są dużo wolniejsze od FTTH, generują opóźnienie w rozmowach telefonicznych i innych usługach interaktywnych. Technologie kablowe jak ADSL używają metalowych przewodów 100 razy wolniejszych niż światłowód do połączenia klienta z siecią miejską. Tymczasem ściągnięcie filmu w HD zajmuje godzinę, jeśli masz szczęście i ktoś z rodziny nie używa internetu w tym samym czasie. Może dzieciaki już na to narzekały? Ze światłowodem do mieszkania połączysz się ultraszybkim światłowodem bezpośrednio z domu, biura czy budynku. Jak? Dzięki cienkim jak włos elastycznym szklanym włóknom, które przewodzą światło. Słyszałeś o prędkości światła? O tym właśnie mówimy. Wyobraź to sobie. Ze światłowodem do mieszkania ściągniesz film w kilka minut, nawet jeśli dzieciaki prowadzą rozmowę wideo z babcią. I to się szybko nie zmieni, bo FTTH to technologia przyszłościowa o praktycznie nieograniczonym potencjale. W Europie już kilka milionów domów korzysta z zalet światłowodu do mieszkania. Kiedy ty się przyłączysz?